Niektórzy zaczynają się już dematerializować. Przechodzą z innej strefy czasowej. Poziom -1. Słuchajcie, będziemy jeździć windą dzisiaj. To, co słyszeliście przed chwilą, jest głosem, sygnałem tego, gdzie się znajdujemy. O, jesteśmy w piwnicy. Jesteśmy w piwnicy. Pomieszczenie bez okien. Pełne korytarzy oświetlonych sztucznie migającym światłem i bzyczeniem przewodów. Porzuć teraz na chwilę całą swoją oświeconą postawę. I daj sobie spokój z całą robotą, którą wykonałeś lub wykonałeś w świecie duchowym i zaakceptuj, że jesteś człowiekiem tej strasznej sytuacji. Jesteś oto w tej właśnie depresji, której cały czas sobie wmawiałeś, mówiłaś, że nie jesteś. Jeżeli kiedykolwiek miałeś ochotę, żeby ci było naprawdę źle i żebyś już nikt nie musiał udawać przed nikim oświeconej istoty, to teraz jest najlepszy moment. Jesteś człowiekiem i jesteś w ciemnej piwnicy i widzisz tylko kilka opcji. Zauważ, że jesteś nawet przywiązany do tych obrazów, które wyświetlają ci na ścianach, do tych szczurów przemykających między pułapkami zastawionymi przez służbę BHP, do tych pająków, które w desperacji rozpięły tam sieci i przymierają głodem. W tym strasznym miejscu jesteś w domu. Znajdują się tam znajome rzeczy, które pamiętasz od lat, które robisz z obowiązku i przyzwyczajenia, które są dla ciebie ważne. Tam jest twój kącik z twoim miejscem pracy, w którym zarabiasz na chleb, który tak szybko się kończy. Tutaj też są wszystkie twoje ambicje, które wymagają tyle energii, tyle skupienia i tyle troski. Ponieważ ilekroć zaniedbasz jeden dzień, nagle cofasz się o 40 lat i okazuje się, że znowu nikomu nie imponujesz. I nawet jeśli zmienisz temat życiowy i zmienisz obszar życia, w którym się realizujesz, nadal nikomu nie imponuje. Stań pośród tego miejsca, gdzie widzisz swoich rodziców kiwających z aprobatą głowami na wszystkie twoje nieudolne próby zadowolenia ich. i Twój niespłacalny wiecznie dług miłości wobec nich, taki, że masz ochotę rzucić do trwa. Parter, wyjście z budynku. Czy jesteś gotowy opuścić grę na poziomie wyższym o gram niż Twoja piwnica i spróbować wyeksplorować jeszcze raz te wszystkie obszary, w których wszyscy ludzie dostawali od Ciebie prezenty i tak bardzo starałaś się dla nich. Możesz wyjść. To jest ostatnia szansa, żeby wyjść. Jeżeli nie, jedziemy wyżej. Piętro pierwsze. O, jak się zrobiło ciekawie. Jesteś teraz na poziomie swoich materialnych pragnień. Jakżeż tu dawno się nie było. Uparcie zaczynają pojawiać się Twoje instynktowne pragnienia, których zawsze ignorowałeś. Bo zawsze ważniejsze były potrzeby tych ludzi dookoła siebie, których, jak teraz widzisz, wymyślałaś lub wymyślałeś sobie, żeby się bronić przed realizacją tych pragnień. Tutaj znajduje się najgłębszy zwierzęcy instynkt robienia wszystkich tych niegrzecznych rzeczy, które powodują, że chce Ci się żyć i za które kary szukałaś lub szukałeś tej piwnicy na poziomie -1. Mam dla Ciebie bardzo przerażającą wiadomość. Na tym piętrze nie czeka Cię kara. Nie wiem, co Ty zrobisz, jeżeli nie będziesz się mogła potem ukarać za to wszystko, co czeka Cię tu. Za smak, za zapach, za lenistwo, za robienie tego, co się chce, za radość przyjmowania i dawania pieniędzy. Za przyjemność bycia w ciele. Piętro drugie. Za przyjemność bycia w ciele, która już na tym poziomie osiąga zdolność odczuwania rozkoszy i wymiany. Tutaj dowiadujesz się, że cała Twoja skóra i wszystkie neurony są nastawione na skanowanie otoczenia i wymianę z kimś, kto bardzo, ale to bardzo Cię o to prosi. To tutaj dzieją się te wszystkie rzeczy, które powodują, że Twój instynkt odnajduje siebie w kimś innym. I tutaj uczysz się, że Twoje oddanie religijne jest bezpośrednio sprzężone z Twoją umiejętnością rozkoszy seksualnej. I że jedno i drugie pochodzi z tego samego źródła w tobie. Że spełnienie w jednym i w drugim pracuje za pomocą ekstazy. Jest gęsto, wilgotnie, ciepło. Blisko. Piętro trzecie. Pojaśniało trochę. Jest trochę jaśniej, bo zrobiło się gorąco. I Twoje zwierzę zaczyna mieć dziwne pragnienie mówić o sobie ja. To jest to miejsce, w którym to dziecko lub zwierzę, którym jesteś, osiąga przyjemność z nazywania wszystkiego Twoim, to moje. To jest moje. To ja. To w tym miejscu zaczynasz czuć to tak bardzo potępiane kiedyś uczucie, że jesteś kimś, kto ma prawo się nazywać. Kto ma prawo stawiać się na początku każdego zdania, które wypowiada. Tutaj też zakreśla się Twoja przestrzeń ambicji, zakreśla się to, że masz prawo czerpać radość z popełniania błędów, bo tu pojawia się pojęcie błędów. Piętro czwarte. Otwiera się bardzo duża przestrzeń. Tutaj Twoje ja zaczyna uczyć się przenikania z innym ja, które przenika się i łączy 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 z innym. Tutaj uczysz się, co to znaczy naprawdę się zakochać w każdej sekundzie swojego życia. Uczysz się o twórczej mocy zazdrości, która jest ukrytą prawdą o tym, co poprawiasz. Tyle lat wstydziłeś tych uczuć, dawałeś się nimi kierować. Czasem zazdrość jest po prostu zapudełkowaną formą Twojej aktywności. Piętro piąte. O którym na tym poziomie uczysz się mówić. Nagle przestrzeń zaczyna przestawać mieć dół, górę, boki, środek. Na tym poziomie to, z jakim trudem gdzieś kiedyś wykuwałeś wszystko to, co w Tobie się rodziło, materię, tutaj staje się prostą zasadą, że jeśli potrafisz sobie coś szczerze przyznać, to równie dobrze możesz to przeżyć natychmiast. I jeżeli to możesz przeżyć natychmiast, to przestrzeń słyszy to i dostarczać. Piętro szóste. Jesteś teraz na poziomie, który nie musi mówić, żeby rozumieć i tworzyć, ale jednocześnie potrafisz dostrzec coś nieskończenie małego, dostrzec nieskończoność wielkości, małości. Potrafisz dostrzec jedną rzecz porównaną do drugiej, albo każdą z osobna, bez konieczności porównywania jako coś absolutna. Jesteś kimś, kto widzi każdej teraźniejszości. Czas przestaje być linią. Jakie to przyjemne móc chcieć pozostać na tym poziomie. Dlatego dobrze jest pojechać do góry. Piętro siódme. Jest coraz trudniej i określić konkretne granice doświadczenia. I teraz ty jesteś wszędzie. Wszystko do ciebie wraca i zajmuje jednej ręce. Idę, pomysły zanim powstały i do ciebie przychodzą, są komunikowane. To przerażająca wolność. To przed nią uciekliśmy do piwnicy. Ale z tego poziomu widzisz doskonale, że twoja piwnica była tak samo doskonała jak miejsce, w którym teraz jesteś. I wydawałoby się, że jesteś już na maksymalnym poziomie zrozumienia. Ale co to? Piętro ósme. Jakie ósme? I znajdujesz się na poziomie, którego miało nie być. Znajdujesz się na piętrze, którego miało nie być. Jesteś w miejscu, które nigdy nie wierzyłaś ani nie wierzyłeś. Znajdujesz się w całkowitej przestrzeni siebie. I w tym miejscu czujesz, że stąd właśnie podejmowałeś decyzję, żeby się stać. Ponieważ tu jesteś i nie ma cię jednocześnie. To jest przerażająca wolność albo wielki śmiech. Dlatego zastanawiasz się, czy przypadkiem nie ma czegoś dalej. Piętro dziewiąte. Ależ jest. To jest miejsce, w którym cię nie ma. Znajdujesz się w tym, że cię nie ma. Jakie to jest? Nigdy nie sądziłeś, że możemy cokolwiek wiedzieć o stanie, w którym cię nie ma. Jest to chwila, możesz wszystko. Ponieważ jeżeli nie stawiasz sobie wymogu istnienia, to nie istnieje nic, co cię może zatrzymać. A jednak wiedząc o tym, że możesz tu przebywać całą wieczność, rodzi się potrzeba, żeby poczuć jakąś. Piętro dziesiąte. Jesteś teraz na absolutnym poziomie, w którym jesteś sobą. Przeszedłeś tę podróż przez wszystko to, czym możesz być. I okazało się, że jesteś po prostu tym samym człowiekiem, który rozpoczął tę podróż w piwnicy. I to kiedyś była twoja piwnica. Jeżeli się dobrze wysilisz, zobaczysz nawet szczury, które teraz reagują na ciebie dziwnie, przyjaźnie. a ściany migoczą i zaczynają przekształcać się w przestrzeń, przez którą możesz przechodzić. Pająki są jak bogowie podziemia. A wszystkie twoje problemy i ograniczenia stają się tym, czym miały być od samego początku. Przygodą, po którą przyszedł tutaj Absolut, żeby poczuć i zrozumieć, że jest coś większego niż Absolut. To jesteś ty. Więc rozejrzyj się po swoim świecie. Zobacz miejsca, które bardzo przypominają miejsca swojego dzieciństwa, które były czasami szczęśliwe. Czasami były za mgłą rozmazaną przez łzy i szarość. Zobacz, jak wyglądają te miejsca niezabarwione twoim strachem. Zobacz, jak te torowiska, potłuczone butelki, rozsypujący się garaż koło bloku, płot koło kurnika, stara droga, trzepak. Zobacz, że to wszystko jest przez ciebie stworzone. Zobacz, ile emocji jest w każdym okruchu odłamanej farby i pękniętym asfalcie, który rysuje się w magiczne wzory, jak na inkaskich drogach. Ile czujesz się jak kosmita, który wylądował na planecie i obserwuje te wszystkie resztki cywilizacji i doznaje dreszczu, który może czuć tylko archeolog, który poznaje coś całkowicie nowego. A to twój trzepak, twój rozwalony garaż, piwnica, piaskownica, stare klocki. Miejsce, w którym po raz pierwszy poczułeś zapach swojego ciała, kiedy miałeś spoconą skórę od słońca. Kiedy po raz pierwszy odczuwałaś to, jak miękko twoje włosy dotykają kolan, kiedy się nad nimi pochylisz. Kiedy gdzieś po raz pierwszy z kimś się całowałeś. Smak, ohydny smak pierwszego wina. Gorzki i słony smak wolności, kiedy wychodziłaś poza próg domu. I dziwnie bliskie, jednocześnie obce wspomnienie ściśniętego żołądka, drżących dłoni, ochrypłego gardła i tych wszystkich dziwnych uczuć, kiedy patrzyłaś w lustro, próbując dopatrywać się tam kogoś, kto byłby bardziej kochany, inteligentniejszy. Teraz ten ktoś wydaje ci się absolutnie cudowny. Znasz tę osobę a mimo wszystko ciągle cię zaskakuje. Uświadamiasz sobie, że tam właśnie zaczęłaś i zacząłeś zapominać o tym całym ciemnym obszarze otchłani twoich pragnień, żeby spełnić wymogi, które nie były nawet twoje. I nagle uświadamiasz sobie, że ty nigdy nie chciałaś, czego, co byłoby tak straszne, jak ci się wtedy wydawało, że jest. Widzisz siebie w tych ciemnych miejscach, w których pozwalałaś sobie na spuszczenie z wodzy tych intencji przeżycia czegoś naprawdę, w tych zamkniętych przestrzeniach, gdzie nikt cię nie widział, gdzie sama przed sobą odgrywałaś sceny spełnienia, wyobraźni lub nawet głośno. Inscenizowałeś to. I teraz wiesz, że byłeś obserwowana. Uświadom sobie bowiem, że jesteś przestrzenią, która otacza tego człowieka, którym jest. Energią sprawczą, która jest. Przenikasz tego siebie na wylot i widzisz wszystkie głody, które masz. Widzisz też cały strach przed tym, że to się wydarzy i przed cierpieniem, które sprowadzi. I teraz rozumiesz jako przestrzeń, że ponieważ jesteś najbliższą przestrzenią tego siebie, musisz spełnić jedno i drugie. Bo takie jest twoje życzenie. Nie kontroluj teraz niczego. Zatatań ze sody. To była przestrzeń, która była Tobą, która widzisz siebie. I oto udało Ci się zobaczyć siebie z obu stron. Z tej strony, która chce i się boi. Oraz z tej strony, która po prostu spełnia oba te rzeczy. Pozwól sobie na obecny tym. Możemy powoli wracać do tu i teraz. Poczuć swoje nogi, dłonie, brzuch, głowę. Otworzyć oczy. Nabrać powietrza. Jeżeli ktoś ma problem z poczuciem siebie tu i teraz, chętnie podejdę i pomogę. A jeszcze jak od razu? Dla zainteresowanych powiem tylko, że niektóre elementy muzyki były zagrane w częstotliwości 432, czyli tej właściwej dla stroju, takiego zupełnie naturalnego, lepiej odbieranego przez ludzkie ciało. To, co słyszycie w tej chwili, to jest właśnie w takim właśnie stroju. 432 MHz. Stroje 432 MHz dostępne są w naszym sklepie odzieżowym. To nie jest standardowy strój 440, tylko obniżony, tak, o kilka herców. Lubimy nosić obniżone stroje. Bardzo Wam dziękujemy za Waszą energię. No tak, niestety, ale to Wy to zrobiliście. My to tylko wykonaliśmy. Tyle na dzisiaj. Ha, ha, ha.